Witam serdecznie, Luka z tej strony. Zapraszam Was na taki krótki materiał związany z jak spolszczyć Nitro Speeda. Dobrze, przede wszystkim i zacząć grać. Jak chcecie spolszczyć, to pobieramy Nitro Speed z tej stronki. Podam Wam stronkę. Tutaj mamy pobierz czerwoną, jest bezpłatne, więc możemy bez problemu. Tutaj jest, jeżeli ściągniecie, to musicie ściągnąć sobie patcha, dokładnie tej nazwa, Race of Euro, poprawka systemowa przeznaczona do europejskich nieanglojęzycznych wersji gry Nitro Speed, poniżej zawarto, tak? Angielsko, po angielsku, tutaj możemy też ściągnąć patchy do wersji angielskiej, tapety sobie możemy ściągnąć, inne wersja, co to jest, nie znam tego, przy okazji sobie ściągnę, zobaczymy co to jest. A, nie chcę filmu. Jakieś tapetka, o sobie tapety może ustawia. Tak mi się nie podoba. Zobaczymy tapetę jeszcze jedną. O, ta jest mi fajna. Sobie pobiorę wersję. Pobierz. I czekamy bodajże 30 sekund. I samo pobierzę. Co wtedy mamy? Ja sobie już pobrałem. Mamy dwa pliki. Najpierw klikamy ten plik, uruchom i pisze, byśmy ustawienie regionu mieli u Anglii. Klikamy tłumacz na polski, tłumacz na angielski, tłumacz na polski i wtedy nam tłumaczy po polsku i wtedy klikamy sobie i nam tłumaczy, w rejestrach mamy po polsku, w pliki z filmem po 50, pliki z filmami, tak jest. Druga sprawa, sobie możemy zrobić na przykład patcha tutaj ściągamy. I na przykład leci nam patch. Powinno być wszystko w porządku. Musi całkowicie przelecieć patch. Wszystko przerejestrować. I ok. Co jeszcze? Dobra. Powinno już dobrze, skończyło patchowanie i okay, gra jest 1.4. Tutaj mam plik do edytowania, uruchom. Wezmę już sobie na swoim prywatnym save, raczej na tym co gram. Edytuj i tutaj mamy, sobie możemy znaleźć update socket card, update konstruktor, tutaj wszystko jest, możemy sobie zaznaczyć, ok, i tutaj mamy na przykład, wpiszemy sobie na przykład 4, tu damy 4, tu damy na przykład 5, tutaj damy 6 i tak na przykład tu zamiast 3 giga akurat może być na przykład save. Nie może być, co tu pisało, może 6 być. Tak samo jak będziecie mieli ujemne, to musicie dać 0 tutaj wszędzie. I save. I jak tam zrobimy save'a,
Odpalam grę. Od razu mówię, że będę musiał przejść do tego momentu, w którym nagrywałem. Nitro Speed Carbon. Widzicie, na górze mamy 1.4. Luki, dalej kariera. Kontynuuj karierę. Mogę wam tuning, osiągi, mamy odblokowane na wszystko na profesjonalnym wersji. Kontynuuj karierę. Mapa, muszę wam przejechać planszę, bo chyba i zobaczcie, mamy otwarte wyścigi, które mamy możliwość rozegrania. Ja wezmę sobie tu, przenieś mnie na miejsce docelowe. Przy okazji sobie zagramy. Zobaczę, pokażę wam, że działają te modyfikacje, że działa wszystko w porządku. Jeszcze muszę tylko wygrać wyścigi 2. Bodajże, poczekajcie sekundę, ja zrobię cięcie i wygram wszystkie wyścigi, te co powinienem, i pokażę wam samochody jeszcze. To robię cięcie i chwila, zrobimy cięcie. Witam serdecznie, Luka z tej strony, zapraszam was. Oto przegląd samochodów dostępnych w Nitro Speedzie. Taki mały bonusik jednocześnie, że działa ten skrypt. Tu macie wszystkie Więc działa bez problemu. Musiałem jeszcze raz nagrać wam to, bo mi się zepsuł nagrywanie. I kurczę, patrzyłem, że nie może tak być. Musi być ładnie to nagrane. Z czego chcę najbardziej z tych samochodów? Ten jest ładny samochód. Mercedesik, ale ja chcę sobie kupić imprezka jest nawet. Dalej, jeszcze dalej tą też Lancer Revolution. Nissan Skyline. A może Nissana sobie Skyline? Nie. Ja chcę to, co jest najlepsze, ale sobie może Gallardio. Nie, ten ma fajne, korwetka ma fajne, ale ma strasznie niedobrze się jeździ. To chcę sobie kupić, muczyłem go. Więc to taki mały wstęp. Subskrybujcie, komentujcie, łapeczkę w górę, do usłyszenia. Trzymajcie się, pa.